Proszę Twoje Państwa, no i wołają kopacz do odpowiedzi, a kopacz w ogóle nie przyjechała. Tak, także. Rozaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, tak. A kopacz w ogóle nie przyjechała. Teraz jest godzina śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. To ten Miron zmarł tragicznie. Żywota Twojego Jezus. To nawet myśmy się nie zastanawiały, gdzie, co i jak. Ale Sawa wszystko widzi. Sawa wszystko wie. I patrzy się groźnie, że to jest podejrzane. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Ustawy spotrzymy, miła się grodmama z Katowic Nucek z parafii na świętego serca Pana Jezusa. Panem Bogiem. Zapłoń z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. W niepowzięcie Najświętszej Maryi Panny pokorną, ubogą niewiastę z pogardzanego Nazaretu spod krzyża wynosi Bóg na niebieski firmament, przobleka w słońce oraz księżyc i gwiazdę. Wśród ciemności tego świata i pokalana staje się jasnym drogowskazem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Okropne rzeczy widzą Państwo, co się dzieje na świecie. Tusk nie przyjechał, kopacz też nie, a ona wzywa, no, wystąpi teraz kopacz. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. I to wszystko po grzechu Adama i Ewy. Tyle zła, nieszczęścia, wojny. No a jak wojny, to musi być ktoś do walczenia. Błogosławionaś Ty między niewiastami
Chrystusa i błogosławiony owoc żywota Twojego. Daj spokój. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony. Także tu przyjechała Telewizja Polska. Telewizja Polska bardzo chętnie stąd wyjeżdża, jak są takie uroczystości prawosławne. No akurat pogrzeb to nie jest może wesołe, radosne, ale jak Boże Narodzenie w Anglo-Ameryce, Białystok, to no, polska telewizja bardzo chętnie. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zapłać, modliła się Daniela Złoty. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryja, promieniująca chwałą, stojąca po prawicy Króla Wszechświata, pragnie nadal być służebnicą Pańską, ta, której sługują aniołowie, służy nam, troszczy się jej dziś o sprawę swego Syna obecnego w życiu, w żywym ciele mistycznego Jego ziemskiego ciała, którym jest Kościół. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale znaleźli osła. Ojej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś. Chciał być kobietą, to trzeba go, wiesz, wymodlić. Żywota Twojego, Jezus. A biskup Jakub się patrzy. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. O Matka, Święta Maryjo, z długimi włosami, za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś. Obcałowywanie się, no właśnie w tej cerkwi, jak na górze się ucałowałam tyle. Ucałowałam się tam na górze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Ale numer, Boże, się tak ubawiłam. Już po tym pogrzebie, na tej stypie, że... O Jezu, tyle do jedzenia. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Radio kończymy. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego potęta, módl się za nami, módl się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego za spokój naszej umiłowanej Ojczyzny. Twoją obronę uciekamy i Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddamy. Szczęść Boże, modliła się Wiesława z parafii Wyszynek. Mógł zapłać serdeczne, również w intencji wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, wszystkich pomordowanych w Katyniu. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste, lejdzon, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Czyli Radio Koncika, proszę Państwa, na tematy takie bardzo poważne, poważne. Módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło patriarchów, módl się za nami. Ulubieńcze Boga Rodzice, módl się za nami. Przeczysty stróżu dziewicy, módl się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Troskliwy obrońcu Chrystusa, módl się za nami. Głowy Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Józefie Najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefie Najczystszy, módl się za nami. Józefie Najroztropniejszy, módl się za nami. Józefie Najmężniejszy, módl się za nami. Józefie Najposłuszniejszy, módl się za nami. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami. Miłośniku ubóstwa, módl się za nami. Wzorze pracujących, módl się za nami. Ozdobą życia rodzinnego, módl się za nami. Opiekunie dziedzic, módl się za nami. Podporo rodzin, módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami. Nadzieję chorych, módl się za nami. Patronie umierających, módl się za nami. Także widzicie Państwo, no, ze śmiercią Jezusa Chrystusa
Same tragedie są przypominane, wspominane, naświetlane. No, Biblia mówi, że lepiej jest pójść do domu żałoby niż do domu wesela, bo skoro jesteśmy w Rechodupkach, tutaj w Warszawie, to raczej Rechodupek i wszelkiego żebraczestwa nie zaprasza się do Anglameryki Białystok, bo po co? Widzicie Państwo, tam wciąż liturgia, bo to nie jest msza, wciąż liturgia prawosławna, a tu jeszcze dodatkowo i pogrzeby były także. Ile tego było? Ile tego było? Zapłać się serdecznie Pani Reno, pozapłać wszystkim, którzy wraz z nami trwali na modlitwie różańcowej. Minuta po godzinie 13. Bieli mają tutaj niewolnika. Radio Maria, czas na serwis informacyjny, który przedstawią siostra Grażyna Bagińska i Piotr Zembrzuski. Kilku już lat wiadomo, że samolot rozpadł się w powietrzu. Problemem jest jednak brak oryginalnych dowodów, powiedziała europoseł Beata Gosiewska. Wdowa świętej pamięci wicepremierza... Samolot rozpadł się w powietrzu. Widzisz? O! Samolot rozpadł się w powietrzu. No oczywiście, kto to by to filmował? Kto to? To chyba, że Amerykanie mają nagrania. Zaczął się znacznie przed pasem lądowania, o czym świadczą między innymi części rozrzucone kilkadziesiąt metrów przed upadkiem na ziemię. Europoseł Beata Gosiewska podkreśla, że w samolocie musiało dojść do wybuchu. To jest pewne. Ten samolot musiał się rozpaść w powietrzu. Musiało tam dojść do ogromnej eksplozji, która spowodowała rozpad tego samolotu na 160 tysięcy elementów. Natomiast... Ogromna eksplozja. ...bardzo złożą pracę. Pierwsze prześledzenie dokonań za poprzedniej komisji, a po drugie analiza materiałów. Proszę bardzo, widzisz? Mówią, że samolot się rozpadł. I teraz jeden drugiego śledzi tu w Warszawie, jeden drugiego obserwuje, podgląda. Aj. Po południu odbędzie się publiczne spotkanie powołanej przez MON podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej, która przedstawi rezultaty swojej pracy. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w katastrofie TU-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polska delegacja udawała się na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 9 osób, w tym 4 policjantów z komendy stołecznej policji, usłyszało zarzuty m.in. łapówkarstwa, informuje warszawska prokuratura. A chodzi o śledztwo w sprawie ujawnienia firmom świadczącym pomoc drogową za łapówki informacji o wypadkach i kolizjach w Warszawie. Sprawę wyjaśniają pod nadzorem prokuratury okręgowej w Warszawie funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Z informacji śledczych wynika, że policjanci za pieniądze udzielali tak zwanym rabeciarzom informacji o kolizjach i wypadkach, które mogły się wiązać z koniecznością holowania samochodów. Wobec tych funkcjonariuszy wszczęto już procedurę wydalenia ze służby. Wśród zatrzymanych są też dwaj pracownicy cywilni i trzej pracownicy firmy holowniczej. Wszystkim przedstawiono zarzut m.in. korupcji. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił pilotażowy program pozyskiwania informacji od tzw. Osoby, które wiedzą o zmowie cenowej, przetargowej lub podziale rynku, mogą anonimowo zawiadomić o tym urząd. Niedozwolone porozumienia przedsiębiorców są szkodliwe dla wszystkich uczestników rynku, wskazuje UOKiK. Prezes urzędu Marek nie chciał podkreślić. Także już wracamy do naszego, proszę Państwa. Jedno z najważniejszych zadań instytucji, którą kieruje. Uruchomienie programu ma pomóc urzędowi skutecznie wykrywać porozumienia ograniczające konkurencję. Ich negatywne skutki odczuwa każdy z nich.
Zmowa cenowa powoduje, że musimy płacić więcej za produkty lub usługi. Zmowa przetargowa skutkuje między innymi większymi wydatkami z publicznych pieniędzy. Natomiast podział rynku może sprawić, że dany towar lub usługa nie będą dostępne na danym terenie. Czekamy na zgłoszenia pod numerem telefonu 22 55 60 500 lub drogą mailową na adres signalista@uokik.gov.pl. Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej urzędu. UOKiK pracuje także na rozwiązaniu... Katakumby, proszę Państwa, dzisiaj w katakumby. Czyli Tusk i Szydło nie przyjechali. Stosowane są już między innymi w Niemczech, na Słowacji czy na Węgrzech. W połowie marca Komisja Europejska wprowadziła narzędzie umożliwiające anonimowe powiadomienie o zmowie. 17 zmowa, widzisz? Wskutek zderzenia autobusu z tramwajem w centrum Bydgoszczy. Skąd my to znamy? Jak je zabili Jezusa, to i tak samo dalej robią z innymi ludźmi. Myślą, że im się udało. To i tak wszystko widać. Zdarzenia poinformowały służby. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej i Ogińskiego w pobliżu dworca autobusowego. Ksiądz Andrukiewicz też zginął, proszę Państwa, w wypadku nagle. Przy parafii Świętego Ducha jest jego grób. Przyczyny wypadku wyjaśnią śledczy. Amerykański sekretarz stanu Rex Tillerson podkreśla, że Stany Zjednoczone będą odpowiadać tym, którzy popełniają zbrodnie na niewinnej ludzkości. Odniósł się w ten sposób do konfliktu w Syrii. Tillerson przebywa z wizytą we Włoszech, gdzie trwają dwudniowe obrady szefów dyplomacji państw G7.